Depresje, fobie społeczne, zaburzenia emocjonalne, samouszkodzenia, próby samobójcze. To jest problem, który lawinowo narasta przez ostatnie 2 lata wśród polskich dzieci i nastolatków. Oczywiście, że główną przyczyną jest długotrwały stres, niepewność jutra, izolacja społeczna, ale niestety badania pokazują, że duży udział w tym ma też elektronika. W tym sensie, że nasze dzieci spędzając 9 godzin dziennie średnio przed ekranem w czasie nauki zdalnej, a 6 godzin w weekend, są przebodźcowione, mogą doświadczać nawet uzależnienia od różnych rzeczy, od gier, od mediów społecznościowych, a nawet pornografii internetowej. Pomocą w tym będzie coś, co się nazywa detoksem cyfrowym, a polega na kilkutygodniowym, całkowitym odcięciu od elektroniki. Jak to zrobić, jak to przygotować? Trudna sprawa, duże wyzwanie. Pomocą w tym jest książka Victoria Dunkley, psychiatry amerykańskiego, która się specjalizuje właśnie w tej dziedzinie. Książka w języku polskim ma tytuł Od nowa – wymieć śmieci z mózgu dzieci. I rzeczywiście zawiera bardzo szczegółową instrukcję, jak ten detoks przygotować, jak go przeprowadzić. Nasza fundacja pomaga już od 2 lat w prowadzeniu takiego detoksu w czasie wakacji letnich, bo wtedy jest najłatwiej wygospodarować te 3-4 tygodnie bez ekranów. Bardzo zapraszam, żeby to zobaczyć, bo to jest ogromna pomoc i taki detoks cyfrowy może rzeczywiście uratować zdrowie psychiczne naszych dzieci. Serdecznie zapraszam.